ubiegłym roku, 28 sierpnia, z udziałem ministra pana Władysława Kamysza, ministra pracy i polityki społecznej, wmurowaliśmy kamień węgielny pod budowę żłobka miejskiego. Minął rok i w dniu dzisiejszym ten żłobek przekazujemy do użytkowania. Niech Twój krzyż, Panie, będzie dla nas mocą przeciwko złu i wszelkim przeciwnościom. Niech będzie znakiem uświęcenia naszej pracy i naszych rodzin. Niech towarzyszy dyrekcji, pracownikom, rodzinom oraz dzieciom, które będą w tym żłobku wchodziły w życie, ucząc się podstaw wzajemnych relacji międzyludzkich, miłości do człowieka, do świata. Niech ten krzyż wraz z dobrocią ludzi pomaga im w chodzeniu w dziecięce życie, a potem niech sprawi, aby nam w tym fundamencie budowały swoje dorosłe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Zaplanowaliśmy w żłobku 5 grup dziecięcych. Pierwsza grupa będzie liczyć 10 maluchów i to są dzieci od 20 tygodnia do pierwszego roku życia. Dwie następne grupy 16-osobowe. Tutaj dzieci będą w wieku od 1 roku do 2 latek i w następnych dwóch grupach, też 16-osobowych, będą dzieci od 2 do 3 latek. W sumie 74 dzieci jest przyjętych do żłobka. Tak jak Pan widzi, sale są pięknie wyposażone, całe wyposażenie jest certyfikowane najlepszej jakości, są nowoczesne pomoce dydaktyczne, jest pięknie wyposażona kuchnia, też nowoczesna, doskonała, plac zabaw, jak też zerkał Pan na pewno, widział, plac zabaw jest dobrze wyposażony, też certyfikowany do użytku codziennego dzieci, jeśli tylko oczywiście pozwoli lato pogoda. I podjęliśmy też współpracę z Instytutem Żywności i Żywienia z Warszawy i 1 września rozpoczynamy już pracę z dziećmi. Także 1 września dzieci przekroczą już próg żłobka. Ile osób pracuje? 26 pracowników. Są w tym panie opiekunki, panie kucharki, panie sprzątaczki, jest jeden pan dozorca.
opłata rodzica za pobyt dziecka w żłobku miejskim z oddziałami integracyjnymi Tuptuś w Rawie Mazowieckiej będzie wynosiła 250 zł. Chcę to podkreślić, 250 zł przy koszcie 2000, tak oceniamy, że 2000 zł miesięcznie pobyt dziecka będzie kosztować. Jak dokonujemy analizy, to wydaje mi się, że, ale dojdziemy do końca, na ten czas to jest najtańszy żłobek w Polsce. Żłobek jest faktem, specjalistyczna przychodnia, która będzie się mieściła na pierwszym piętrze, jest do zagospodarowania. Mamy czas do 1 stycznia, bo kontraktowanie usług medycznych jest również do 1 stycznia. I ważna sprawa, o której przy okazji uruchomienia, otwarcia uroczystego żłobka mówimy, to jest Centrum Pomocy Rodzinie. Dalej za żłobkiem wzdłuż ulicy Kolejowej będzie to obiekt trzykondygnacyjny. Na parterze będzie świetlica środowiskowa, przepraszam, warsztaty terapii zajęciowej. Na pierwszym piętrze świetlica środowiskowa i 16 mieszkań przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Oczywiście dla warsztatów terapii zajęciowej będą różnego rodzaju pracownie wikliniarska, stolarska, muzyczna, plastyczna, sala audio-wideo, sala do rehabilitacji. Ten obiekt trzeba rozpocząć w przyszłym roku. W tym roku na pewno powstanie projekt. Projekt jest w trakcie wykonywania. Jaki koszt będzie tej drugiej części? Liczymy tak, że to będzie około 7 do 9 milionów. Zawsze jest ten dylemat na początku, jaki to będzie koszt, z tego względu, że mówimy o wysokim standardzie. Ten standard musi być taki sam, jak jest w żłobku czy w innych obiektach w Rawie Mazowieckiej. Wszyscy się zgodzimy z tym, że no jest to najpiękniejszy żłobek, najnowocześniejszy. Ja mam porównanie, to uwierzcie mi, że jeżdżę po kraju. Jest wiele, wiele, coraz więcej pięknych żłobków. Bo gdy przypominam sobie rok 2011, kiedy obejmowałem urząd ministra pracy i polityki społecznej, tych żłobków było niewiele ponad 500. Dzisiaj otwieramy 2000 żłobki. W trakcie 3 lat 1500 żłobków, niecałych 3 lat otwartych w całej Polsce z programów krajowych, z programu MALUT, z programów europejskich. I to jest na pewno wielki powód do dumy. I te żłobki mają właśnie taką jakość. Spełniają wszystkie standardy, nawet moim zdaniem je przekraczają. Gdybyśmy tutaj przywieźli naszych partnerów z Unii Europejskiej czy ze Stanów Zjednoczonych, to naprawdę nie, że oni powiedzieli, no u nas są podobne. Ten żłobek jest dużo lepszy niż gdziekolwiek na zachodzie. I on jest nie w metropolii, tylko w Rawie Mazowieckiej. I on jest zrobiony siłami ludzi dobrej woli, którzy tutaj funkcjonują na czele z panem burmistrzem, z panią dyrektor, z pracownikami. I za to wam serdecznie dziękuję, że wam się chciało zgłosić do programu MALUT, że chcieliście podjąć tą inicjatywę, to wyzwanie. To wszystko, skąd wyrastamy, skąd wychodzimy, ma ogromne znaczenie później, kim jesteśmy i jak się kształtujemy. Kształtujcie te dzieci jak najlepiej potraficie, z wielką miłością, z sympatią, z szacunkiem dla nich, dla ich rodziców, bo to jest nasze wspólne zadanie. Jeszcze raz wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego miejsca, którzy oddali swoje serce, trud i pracę, ogromnie serdecznie dziękuję i z Tuptusia możemy wszyscy bardzo dumni w Rawie, w województwie łódzkim, w Polsce, w Europie i na świecie. To naprawdę piękny, najpiękniejszy, najlepszy żłobek. Gratulacje dla samorządu Rawy Mazowieckiej, dla pana burmistrza, dla wszystkich, którzy się zaangażowali w przygotowanie tego projektu. Cieszę się, że mogliśmy w tym współuczestniczyć jako Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bo ten żłobek wygrał w konkursie MALU, w programie resortowym MALU. Na dofinansowanie tego obiektu to prawie 3,5 miliona złotych trafiło do Rawy, do Tuptusia. I dzięki temu też wygląda tak wspaniale. Oglądamy wszystkie pomieszczenia, od tych maluchów najmniejszych, 6-miesięcznych, z bardzo fajnie przystosowanymi i łóżeczkami, i miejscami do zabawy, do rozwoju, z przebierakami, z przewijakami, z tym wszystkim, co jest potrzebne codziennie. Później te grupy
półtorej roku, rok, dwa, aż do trzeciego roku życia. Wszystko fajne, piękne, kolorowe, nowoczesne. Możemy się tym żłobkiem szczycić w Polsce, w Europie i na świecie. Obiekt bardzo duży, aż 74 dzieci będzie mogło z niego korzystać. I wiem z tego, że już wszystkie miejsca są zajęte, czyli widać, że była ta potrzeba i dobrze lokalni samorządowcy odczytali te intencje mieszkańców. Bardzo fajnie, że jest też miejsce dla mamy karmiącej i rodzice mogą zdecydować, czy chcą skorzystać z tego żłobka, który, jak też było przekazano, no, jest w dość przystępnej cenie, bo to około 250 zł z wyżywieniem, z czterema posiłkami dziennie.